Siema, nie wiem czy wiedzieliście, ale Geralt może mieć jednocześnie romans z Triss oraz z Yennefer. Jednocześnie! Ja na przykład nie wiedziałem aż do dzisiaj. Więc mam dzisiaj do pokazania zadanie, które jest naprawdę zabawne i interesujące. Nie jest to modyfikacja, jest to oficjalny quest z gry i moja pierwsza reakcja do tego. Zapraszam. Petarda wyso. Prawdę jest fajny. Questik. A i oczywiście pokażę wam wszystkie opcje dialogowe i wybory, jakie są w tym questie. A więc zobaczmy, z czym to się je. Nigdy w życiu do tej pory nie wiedziałem o istnieniu tego questa i pierwszy raz się spotkam z tym questem. Nie wiedziałem, że to jest możliwe. Podobno, no jest ciekawy. Pewnie moja kamerka zniknie, bo będzie grubo. Przeczytajmy sobie opis może tej misji na samym początku. I od się kręca, może więcej tutorialu. Weźmy sobie zadania. Serce nie sługa. W kwestiach uczuciowych mój przyjaciel Wiedźmin nigdy nie należał do najbardziej zdecydowanych osób na świecie. Dlatego kiedy niespodziewanie w jego życiu znowu pojawiła się Triss i Yennefer, nie mógł rozstrzygnąć, z którą z nich chce związać się na stałe. I obu dał do zrozumienia, że darzy je gorącym uczuciem. Rozsądek podpowiadał, że z tego nie może wyjść nic dobrego. A jednak, gdy byli tylko we troje, czarodziejki zdradziły Geraldowi, że pogodziły się z sytuacją. Doszły do wniosku, że wszyscy są do siebie równi, ważni, a walka z instynktami jest wbrew naturze. Zaplanowały też coś specjalnego na rozpoczęcie nowego rodzaju życia. Wspólny wieczór w zimorodku. Boxman, idziemy do środka. Aktualizacja zadania, no weź mi to. Mam to gdzieś, chcę spotkać się z Triss. Ale co ty mnie wyzywasz, ty? Ja z tego co ja pamiętam, to ja dla ciebie to pomagałem, a ty tak dla mnie, dla Wiedźmaka? Przed chwilą miałem tutaj opcję zapukać, ale już... O, mamy. Coś było chyba zabagowane. Ale kurwa, zadowolony. Ale szczęśliwy Genwardzik. Już myślałam, że nie przyjdziesz. Nie mogłyśmy się doczekać. To ja znikam, widzowie. Ale szczęśliwy. A co ze mną? Nic nie dostanę? Ty już dostałeś to, na co zasłużyłeś. Ej, to nie jest śmieszne. Wracajcie! Triss! Jem! No, no, pięknie cię urządziły. Byłeś to za... Zaraz ja cię urządzę. Zaraz ja cię urządzę, jeśli... Na twoim miejscu, przyjacielu, w tej chwili raczej obiecywałbym złote góry. Jeśli mnie nie odwiążesz, będziesz musiał sobie wstawić złote zęby. Najpierw musiałbyś mnie dogonić, a na razie jakoś się nie zanosi, żebyś miał stąd szybko wstać. Jaskier! No dobrze już, dobrze, wybacz. Ale nie mogłem sobie odmówić odrobiny sarkazmu. No i jak? Pewnie trochę zdrętwiałeś. Wiedziałeś o tym? Nie, powiedziały mi dopiero dziś rano. Choć żałuję, bo widzę, że zabawa była przednia. Daruj sobie, nie jestem w nastroju do żartów. A ja wręcz przeciwnie. W co się bawiliście? W ujeżdża niebiesa? Czy w uwolnić księcia? Może pokażę wam tutaj wszystkie opcje dialogowe tego
tamte poprzednie, co się stanie, jeżeli wybierzemy i tutaj te wam też pokażę zapewne. Nie chcę mi się o tym gadać, co staliśmy śmieszniejsze. A nie wiem, czy będzie mi się chciało. Powiesz. Uspokój się, nikomu nie powiem. Śmiać się z kumpla to jedno, ale wystawiać go na pośmiewisko to całkiem co innego. Oj, Geralt, jak ty mało wiesz o kobietach. Naprawdę myślałeś, że możesz mieć je obie? Piękne powiedziane. Musisz jeszcze wiele, wiele nauczyć. No jak chcesz, to mogę ci udzielić kilku rad. Obejdzie się. Idę do portu. Powinniśmy już wypływać na Skellige. No to trzymaj się, druhu. I nie miej mi za złe tej małej farsy. Nie mam. Bywaj, Jaskier. Dostałem za swoje. Mogłem przewidzieć, że to zbyt piękne. Owszem, mogłeś. Gdzie są Triss i Yen? Muszę z nimi zamienić dwa słowa. Oj, Geralt, jak ty mało wiesz o kobietach. No to to by było na tyle, jeżeli chodzi o questa. Serce nie sługa. Zajebisty quest. Nie miałem zielonego pojęcia, że takie coś istnieje. Przysięgam wam. Dopiero co niedawno się dowiedziałem. Jak tylko się dowiedziałem, to od razu ruszyłem, żeby to dla widza nagrać. Wiadomo, a tu coś jeszcze jest do podniesienia. A, to chleb. A jest tu coś ciekawego? Może zostawiłem jakąś notatkę, jakiś list? Gdzieś tutaj przy łóżku. Zapowiadało się dobrze, ale jest jak jest. Nie wiem, czy pokażę wam wszystkie opcje dialogowe, czy pokazałem wam wszystkie opcje dialogowe, ale wiem, że widzimy się jutro o godzinie 14 oraz 16, jak każdego dnia. To jest oficjalny quest, jaki jest w Wiedźminie. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli nie wiedzieliście, że taki quest istnieje, to cieszę się, że mogłem być tu z wami. Codziennie odcinki, więc zostawcie suba, no i tyle. Różne ciekawostki znajdziecie tutaj. No i pewnie wyskakuje wam gdzieś tutaj playlista. Ski, ski. Do jutra.